Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie do pana marszałka i sprawozdawczy Komisji Regulaminowej. Czy podczas dokonywania podziału kompetencji z jednej komisji na dwie komisje, Komisja Regulaminowa nie zastanawiała się, czy za niedługi czas będzie z powrotem te kompetencje komasować i tworzyć jedną komisję, taka, która była do tej pory. Dlaczego takie moje obawy? Bo coraz częściej w mediach, coraz częściej w wypowiedziach urzędników, ministrów słyszymy, że to rozwiązanie, które zostało wprowadzone, no nie do końca się sprawdziło. Zatem moje pytanie, czy nie trzeba było jeszcze chwilę poczekać, tym bardziej, że w takim zakresie ta komisja funkcjonowała już przy tych dwóch resortach, a przed chwilą pan poseł Cezary Olejniczak dał przykład, że jednak, że zagadnieniami kilku resortów zajmuje się jedna komisja i tak Sejm też może funkcjonować. Dziękuję bardzo.